Witajcie, jestem Faga, a dzisiaj chciałbym podzielić się z wami swoją listą 10 anime, które każdy powinien obejrzeć. Także bez zbędnego gadania, lecimy. Charlotte. Akcja Charlotte rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której kometa zwana właśnie Charlotte przelatuje w pobliżu Ziemi raz na 75 lat. Ta kometa rozprzestrzenia taki kurz, który u niektórych dzieci będących w czasie dojrzewania powoduje pojawienie się jakiejś umiejętności. W Japonii historia ta opowiada o bohaterze Yu Otosaki. Jest to chłopiec, który posiada zdolność tymczasowego opętania innej osoby na 5 sekund. Początkowo bohater nadużywa swojej umiejętności w niekoniecznie dobrych i uczciwych celach, lecz z czasem poznaje on kilka innych osób posiadających inne umiejętności. Zostaje także przeniesiony do szkoły specjalnej, w której znajdują się osoby posiadające umiejętności oraz takie, o których ta umiejętność może się rozwinąć. Szkoła ta została założona w celu chronienia tych osób przed dopadnięciem ich przez badaczy. Od tamtego momentu Yu staje się niezwykle istotną postacią, która będzie miała wpływ na rozwój całej sytuacji w tym anime. Anime jest niestety bardzo krótkie, ponieważ liczy zaledwie 13 odcinków, ale naprawdę polecam się z nim zapoznać. Tate no Yusha no Naregari. Główny bohater Iwatami no Ofumi zostaje przyzwany do magicznego świata, inspirowanego grą MMORPG. Wraz z całą trójką innych bohaterów zostaje jednym z wybrańców. Dostaje we władanie potężny artefakt, z którym nie może się rozstać i który staje się symbolem jego profesji. Szybko okazuje się, że tarcza jest najmniej lubianym z czwórki bohaterów. Pozostali właściciele broni także nie grzeszą bystrością i szybko zaczynają traktować Naofumiego jak kogoś gorszego. Ten jednak twardo stąpa po ziemi, uczy się, analizuje i bardzo szybko zdobywa większą siłę niż pozostali bohaterowie. Z uwagi na fakt, że bohater od samego początku jest stracany, to ma on problem ze skompletowaniem drużyny, a jedyną szansą, by zdobyć kogoś, kto da radę walczyć z potworami, jest pozyskanie niewolnika. Udaje mu się zakupić dziewczynę, będącą półludziem na skraju śmierci, z którą to nasz bohater przeżywa całą swoją przygodę. Anime to posiada obecnie 25 odcinków pierwszego sezonu, ale w tym roku ma wyjść drugi sezon, także mam nadzieję, że będzie na niego czekać i przez ten czas dożyć na sobie obejrzeć pierwszy sezon. Lecimy do kolejnego anime. Shokugeki no Soma. Historia w tym anime opowiada o nastoletnim Somie. Ma on marzenie, aby zostać znakomitym kucharzem oraz aby prześcignąć w tej dziedzinie swojego ojca. Joichiro Yukihira, tata głównego bohatera, jest jednym z najlepszych kucharzy. Wysyła on swojego syna Soume do Akademii Totsuki, która jest miejscem wylęgarni przyszłych szefów kuchni. Nasz główny bohater podejmuje to wyzwanie i walczy o to, aby ukończyć ową akademię. Szczerze mogę powiedzieć, że jest to najlepsze anime, w którym to głównym tematem jest gotowanie, jakie w życiu widziałem. W dodatku anime to jest naprawdę komiczne i może się przy nim nieźle uśmiać. Shokugeki no Soma na chwilę obecną posiada łącznie 6 sezonów, także jest co oglądać. Kolejnym anime jest Black Clover. To anime opowiada o dwóch braciach, o Aście oraz o Yuno. Ten pierwszy jest pozbawiony magii, gdzie w tamtym świecie było to bardzo niespotykane. Tak jak również jego przeklęty Grimor, który otrzymał. Był to Grimor pięciolistnej koniczyny. Umożliwiał mu on moc antymagiczną. Natomiast Yuno był bardziej utalentowany, został nawet wybrany przez czterolistny Grimor, którego otrzymywali tylko ci posiadający ogromną moc. Oboje wyznaczyli sobie za cel zostanie cesarzem magii, czyli do bycia silniejszym magiem w całym królestwie. Na obecną chwilę to anime posiada około 160 odcinków pierwszej serii, której odcinek wychodzi na bieżąco każdego tygodnia. Noragami. Akcja serialu ma miejsce w świecie podzielonym na dwie warstwy. Na jednej warstwie żyją ludzie i wszystkie żywe istoty, zaś na drugiej warstwie stanowi świat duchów, niewidoczny dla normalnych ludzi. Słodka gimnazjalistka Hayori Iki wpada pewnego razu pod autobus. Poznaje tam bezdomnego chłopaka w dresie, który nazywa siebie Bogiem. Nieznajomy ma na imię Yato, jest humorzasty, leniwy i ogólnie trudny w obyciu. Od tamtego wypadku dziewczyna jest jednak na niego skazana, ponieważ co jakiś czas dusza dziewczyny opuszcza jej ciało i tylko on może temu jakoś zaradzić. Yato chce pomóc dziewczynie rozwiązać jej problem, jednak nie może tego zrobić bez Shinki, czyli duszy człowieka, który umarł wbrew swojej woli, posiadającej zdolność zmiany w boską broń. Na szczęście nasz bohater znajduje wkrótce Shinki pod postacią ducha o imieniu Yukine, blondyna, który zmarł w młodym wieku. Od tego momentu na Yato, Yukine oraz Hayori czeka wiele niezwykłych przygód. A jakich? Obejrzyjcie sami i przekonajcie się. Tokyo Ghoul. Ken Kaneki jest studentem, który cudem przeżywa spotkanie z ghoulem, istotą żywiącą się ludzkim ciałem.
Lekarz, chcąc uratować życie chłopaka, postanawia przeszczepić mu narządy gula. Kaneki po powrocie do zdrowia odkrywa, że normalne jedzenie mu nie smakuje i zdaje sobie sprawę z tego, że stał się w połowie gulem. Mimo wszystko postanawia, że nigdy nie zje ludzkiego mięsa. Głównym wątkiem historii jest walka jego człowieczeństwa z pragnieniem konsumpcji ludzkiego mięsa. Owe anime liczy obecnie 3 sezony, 2 po 12 odcinków oraz ostatni posiadający 24 odcinki. Mam nadzieję, że większości z was to anime przypadnie do gustu. Haiku. Shoyo Hinata, uczeń gimnazjum o niskim wzroście, nabrał sympatii do siatkówki po obejrzeniu meczu o Mistrzostwo Kraju w telewizji, w którym grał liceum Karasuno. Jeden z zawodników drużyny, który nazywany był Małym Gigantem, mimo niskiego wzrostu potrafił bardzo wysoko skakać. Niewielki fragment meczu sprawił, że postanowił podążać jego krokami. Rozpoczął trening siatkówki, bardzo starał się dostać do liceum Karasuno, aby stanąć na tym samym boisku co jego idol. Mimo, że jego gimnazjum nie posiadało męskiego klubu siatkarskiego, udało mu się skompletować zespół i w ostatnim roku nauki wystąpić w swoim pierwszym turnieju. Niestety w pierwszym meczu natrafili na drużynę, do której należał Tobio Kagayama, okrzyknięty przez wielu królem boiska. Po tym meczu Tobio stał się jego rywalem i motywacją do jeszcze cięższej pracy. Tak, żeby w następnym meczu mógł go pokonać i udowodnić swoją wyższość. Po rozpoczęciu nauki w liceum Karasuno okazuje się, że jego rywal należy do tej samej drużyny. Drużyna poszukuje umiejętności, a także wymaga od Shoyo oraz Tobio zaprzestania częstych kłótni i współpracy w zespole. Sword Art Online. Głównym bohaterem serii jest 14-letni chłopiec nazywający się Kazuto Kirigaya. Fascynat gier komputerowych korzysta z niku Kirito, chodzącego od jego imienia i nazwiska. Kirito ma czarne, ciemne włosy, czarne oczy i lubi się ubierać na czarno. Pierwsze dwa tomy powieści opisują jego 2-letnie przygody w MMORPG, którego akcja rozgrywa się w rzeczywistości wirtualnej o nazwie Sword Art Online. Został on jako jeden z 10 tysięcy graczy uwięziony w świecie gry. Aby móc wrócić do prawdziwego świata, konieczne było jej ukończenie. Niestety śmierć w grze równała się ze śmiercią w świecie rzeczywistym. To anime liczy obecnie 4 sezony i liczę, że przypadnie każdemu z was do gustu. Naruto. 200 lat przed wydarzeniami, na których koncentruje się seria, lisi demon o 9 ogonach zaatakował wioskę Konoha. Atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował 4. Hokage, który pokonał 9-ogoniastego, poświęcając swoje życie, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka, Naruto Uzumaki. 4. Hokage po zapieczętowaniu lisiego demona został uznany za bohatera. Zasada ustanowiona przez 3. Hokage zabroniła mieszkańcom osady opowiadać o tamtym zdarzeniu komukolwiek. Naruto dorastał w samotności, bez przyjaciół i rodziny. Szukał uznania i uwagi w jedyny sposób, jaki znał, poprzez podpisywanie się i rozrabianie. Seria śledzi dojrzewanie i rozwijanie umiejętności Naruto i jego przyjaciół, akceptujących ich wzajemne interakcje. Naruto zaprzyjaźnia się z Sasuke Uchihą oraz Sakurą Haruno, dwojgiem młodych ninja, którzy razem z nim tworzą 3-osobową drużynę pod dowództwem doświadczonego nauczyciela Kakashiego Hatake. Jest to dosyć stare anime, co prawda. Jest to jedno z takich anime tak zwanych tasiemców, które mają bardzo dużo odcinków, ale myślę, że oglądając to anime naprawdę idziecie w to wkręcić i nagle te 200, 300, 400, 500 odcinków mijają tak o po prostu. Także polecam bardzo serdecznie. Death Note. No i ostatnim anime jest właśnie Death Note. Opowiada historię genialnego licealisty imieniem Light Yagami, który znajduje tajemniczy notes upuszczony przez Shinigamiego. Notes ten posiada niesamowite właściwości. Jego użytkownik, wpisując do niego imię oraz nazwisko osoby, której twarzy zna, powoduje śmierć tej osoby w określonych okolicznościach w ciągu 40 sekund. Jeśli w przeciągu tych 40 sekund od zapisania imienia ofiary nie zostanie wpisana przyczyna śmierci, osoba umrze na zawał serca. Light dostrzega w tym szansę oczyszczenia świata ze wszelkiego zła. Pod pseudonimem Kira, który to nadal mu jego zwolennicy, zaczyna wprowadzać swój plan w życie. Na drodze staje mu jednak tajemniczy L, legendarny detektyw, geniusz postrzegający działania Kiry jako zwykłe morderstwa. Jest to najlepsze anime, jakie w życiu obejrzałem. Obejrzałem je chyba kilka razy już. Dobra, z 5 razy może je obejrzałem. Nic mnie tak jeszcze nigdy nie wciągnęło, jak właśnie pojedynek między... Tym oto sposobem kończyłem moją dzisiejszą listę 10 anime. Mam nadzieję, że jakieś wam przypadną do gustu. Widzimy się w kolejnym materiale. Bajo!